Wielu z was pyta się mnie, jak można ze mną zagrać w jakąś gierkę, a tak się składa, że dzisiaj jest taka okazja. Zagrajmy wspólnie w grę Matchmasters. Jak ze mną zagrać? A to jest bardzo proste. Wejdź teraz w opis odcinka i pobierz grę z pierwszego od góry linku w opisie. I dołącz do mojej drużyny Oporowcy MKT. Miejsca w drużynie są niestety ograniczone, także nie zwlekaj i dołącz już dzisiaj, bo czas jest tylko do 20 października. Także nie zwlekaj i naprawdę pobieraj grę z linku w opisie i zagrajmy razem. Czekam na ciebie. Siemanko widzowie, tam was w kolejnym odcineczku z serii Polscy Sąsiedzi. Widzowie, do Maseja podczepiłem tą przyczepkę, będzie jechać po oprysk, będzie zaczynać się robota opryskowa. Tutaj zobaczcie, Władimirec już wygląda elegancko. Faktycznie ta farba zeszła, gdzie nie wątpiłem w to ogólnie, że ta farba no zostanie, bo ona wyglądała naprawdę realistycznie, ale po jakimś czasie zaczęła ona już, widzowie, tak blaknąć i ja karszerem przeleciałem i normalnie wymyłem to, także elegancko Władimirec już wygląda, będzie trzeba go, widzowie, niedługo wystawić na sprzedaż, bo kurde, miałem go zostawić, miałem do niego tam tura montować i tak dalej, ale no widzowie, no nie przeżyję tego, dobra, muszę wam to powiedzieć, no Michał, kurde, wyremontował to 62, no i jak ja to mogę przeżyć? Ja muszę sprzedać Władimirca i kupić, kurde, coś fajniutkiego, zobaczcie, jakie eleganckie cegiełki, widzicie, jak to wszystko prezentuje się? Powiem wam tak, zwiększyłem, możecie widzieć na nagraniu, że zwiększyłem trochę... Jak to się nazywa? Skalowanie, kurde, te... Takie, no, że to bardziej skaluje, tylko trochę tak delikatnie. U nas tu na gospodarstwach powiem wam, że to kiepsko może działać, bo powiem wam, jest tu jakieś coś pogmachwane, że te FPS-y nam spadają. No ale to nic, będzie dobrze, widzowie. Najpierw jedziemy po tej tak opryski, bo to trzeba ogarnąć. No i dzisiaj, widzowie, też ogólnie planuję pojechać kupić opryskiwacz, bo nie mogę przeżyć tego, że Michał kupił opryskiwacz, a ja nadal, widzowie, nie mam. Nadal, widzowie, nie mam pryskiwacza. I czym będę pryskać? Jak będę chodzić chyba z, nie wiem, z konewką i będę wylewał ten oprysk, tak? No widzowie, no taka sytuacja, no muszę kupić troszkę kaski, teraz je zobaczę, pokażę wam saldo konta. Saldo konta wynosi aktualnie 20 000 polskich 766. Za tysiaka kupiłem 5 baniek z opryskiem, widzowie. Tysiaka to mnie kosztowało, więc teraz jadę po odbiór, mają być już dla mnie tam przygotowane. No i ruszymy z tym opryskiem, ruszymy, a w ogóle później pojedziemy właśnie potem popryskiwać. Jeżeli będzie w spoko stanie, no to go kupię, zobaczymy jak to będzie wyglądać w ogóle, no bo wiecie, no te używane te maszyny to różnie, to można się wpierdzielić. Patrzę, mało paliwa jest w Maseju, będzie trzeba zalać trochę, ale to jakoś ogarniemy na spokojnie, się zaleje, dobra, tam wyjedziemy na tą firmę i będzie git. Widzicie, niby kompa mam mocnego, bo jest 4080 karta graficzna. No to już powinno to wszystko ciągnąć, widzowie, ale niestety, no tu zobaczcie, tak miejscami jest fajnie, jest FPS-y elegancko. O, dzięki, kurde, zobaczcie, ludzie jacy życzliwi, nawet mnie puszczają tutaj. O kurde, czekajcie, no, czekaj panie, bo tu biegów nie zmieniłem. No, dzięki, dzięki. Ale miejscami, widzowie, te spadki są, więc będę musiał te ustawieniami trochę się pobawić, żeby aż tak się nie pierdzieliło mi. Dobra, zajrzamy na firmę i... O, tu patrzy, gościu jeździ widlakiem, to musi coś tu działać, muszą być. Dobrze, dobrze. Tu mi potrzeba jest, ja już tutaj, kurde, zamówiłem, także zajadę przyczepko na firmę. O, co on tu stawia? Światła wyłączę i wyjdę do goska. Dzień dobry! Dzień dobry! Proszę pana, ja zamawiałem te 5 tych baniek z opryskiem, kurde, coś zapłaciłem. Oj, w przelewie. Oj, proszę pana. Słucham? O te tutaj? Tutaj te. Ach, opryski. Opryski. A, to te, co ten pan mi kazał od pana więcej brać. Jaki pan kazał więcej brać? Co? Nie. O, wie pan wprost. Pana, a jak panu zapłacę, powie pan, kto kazał brać więcej? Ode mnie? A stówę. No to jak za stówę nie powiem? No za stówę powiem, największy grzech powiem. Proszę pana, będzie miał pan darmową stówę, ja będę wiedział, kto pana próbował nagadać, żeby... A powie pan pierwszą literę jego imienia. Nie wiem, jak się nazywa. Taki... on miał koszulkę. Aha. Proszę pana, taką fryzurę. A czy tak... koszulkę miał taki kombinezon z John Deere'a może? O, z John Deere'a, no. Okay. I się uśmiechał. Wie pan co, to już pan, ja panu tej stówy nie będę dał, bo ja wiem, o kogo chodzi. Ej, no to weź, no. Proszę pana, ja i tak wiem, o kogo chodzi, także nie będę... No ale dasz tu stówę, czy nie? Pana,
Nie, to proszę pana, nie będzie opłacać, bo i tak wiem, o kogo chodzi, więc... Proszę pana, no to jak... No to dobra. To nawozy po 250. Proszę pana, zacznijmy od tego, że po 250 to panu ich nie... kolega! Kolega! Nie będzie! Nie rzucaj bańkami, bo już ja za to zapłaciłem. No i dobra, no to zapłaciłeś za tamty, tych nie ma. Nie ma! Powiedziałem. Zapłaciłem! Nie. Zapłaciłem, koleżko! Ale czego nie dostaniesz? No dobra, zaraz się dogadamy. Nie, jak nie dość stówy, to ja... To ja dam stówy, tylko pan mi powie konkretnie, kto to był. Nie. To był tym zielonym... tym. Ten, co ja z nim przyjechałem tutaj? Tak. Proszę pana, to był pan Michał. No który to brał Michał też to pięć był. Tych. Dobra, proszę pana, masz pan, chodź pan, masz pan to stówę, tylko daj pan ten. Daj, zobaczę. Proszę. No daj dobra. Pan tą bańkę. Masz. No. Dobrze, panu fałszywą stówę dałem. Aha, fałszywa. Nie, żartuję, ona jest dobra. Ona jest dobra! Proszę pana, ona jest dobra, no jaka fałszywa, no! No to powie pan. Prawdziwa? Dobra jest, prawdziwa. Skąd bym miał fałszywe te? Stówę stratnie jestem widzowie za to, że się dowiedziałem, że Michał znowu próbował mi na cholerę zrobić. Dziękuję, proszę pana. Do widzenia. Do widzenia. On mnie kazał brać od pana 250, a zamiast 200. I gadać, że... Co? 200... No tak. A pan mnie policzył po 200, dziękuję panu za to. Tak, bo na mnie szef nakrzyczał. I po 250 kazał, żeby pan ode mnie brał? Zgadza się? Michał nie, Michał kazał 275 i żeby rabat naliczyć na 250. Dobrze, proszę pana, dobrze wiedzieć. Dziękuję. Maciasz. Do widzenia. No nieźle widzowi, niezłych rzeczy się dowiaduje. Michał kazał gościowi brać, żeby ode mnie więcej pieniędzy chciał. No super rzeczy się teraz dowiedziałem widzowie. Jedziemy opryski zostawić. I przyjedziemy po ten. Opryskiwać do gościa, w ogóle ten gościu tu mieszka zaraz obok, w tym domu. Znaczy obok, tutaj, naprzeciwko. W tej chałupie ten gościu mieszka, co opryskiwać sprzedaje. Ale to dopiero przyjadę jak odstawię i dalej przyczepę z tym opryskiem. Fajnych rzeczy się dowiedziałem w takim razie o Michale. Że znowu próbuje robić mi pod górkę. Gdzie ja... 2, 4, 5, dobra, już myślałem, że mi zaukradł. Tak spojrzałem pierwszy raz. Ja myślałem, że między nami koleżeństwo jest naprawdę na dobrym poziomie. Ale widzę, że tutaj pod górkę jest mi robione. Więc ja muszę też zacząć chyba coś pod górkę robić. I wtedy co ja byłem widzowie z nim po ten oprysk ostatnio teraz, to bym widocznie musiał z gościem gadać i mówić mu, żeby ode mnie chciał więcej kasy, bo ja też ugadałem się z nim, że będę tutaj kupował. To jest... Ciekawe, co na to Michał powie. Czy będzie się wypierał, czy przyjmie to na klatę? Po prostu, że taka sytuacja miała miejsce. Zobaczymy. No dzisiaj na pewno też ruszymy z tym opryskiem. Mamy kasy, widzowie, dosyć sporo. Mamy tak, 20 koła, teraz 2700, plus jeszcze 28 tysięcy, widzowie. Nie, czekaj, 28 czy 25, coś, 20, czy 26? W gotówce mam, no coś koło 26 tysięcy w gotówce, czy 25. Mamy za tą wtedy typiarkę, widzowie, co przyszła i mi dawała kasę za tym, wiecie, te różne, kurde, tutaj, no w tych śmieciach mówiła, że to są zabytkowe rzeczy, no, jeśli oglądaliście, to widzieliście, no jak ktoś nie oglądał, no to niestety nie widział. No ale troszkę kasy wtedy, widzowie, się zarobiło, więc będzie można jakieś fajne zakupy zrobić. Dobra, ja te bańki, widzowie, to sobie na razie dam tutaj do stodoły, bo tu różni ludzie chodzą. Wiecie, różni ludzie chodzą, różni ludzie mogą coś zapieprzyć, więc ja ryzykować nie zamierzam. Dobra, cyk. Kolejna banieczka. Elegancko. I 5 na razie wystarczy, widzowie. No mam nadzieję, że ten opryskiwacz będzie dobry. Jeżeli będzie dobry, no to prawda, dzisiaj polecimy jeszcze w test. Wytestujemy sobie, jak to wszystko będzie nam chodzić. Dobra, ja... przyczepkę odczepię, a nawet mogę i cofnąć i tu ją na razie odczepić. No nie będzie przeszkadzać, dobra, cyk. No i lecimy. O! O! Do przodu! Kurde, coś mi się widzicie, poprzestawiało. Dobra, lecimy teraz do gościa. Prawie obryskiwaczył. Ja mu dzwoniłem, mówiłem, że niedługo jakoś będę, no to pogadamy, mam nadzieję, że się dogadamy. No jakiś taki gostek w porządku, przez telefon się wydawał. Raczej nie kłamał, a zresztą nawet jak kłamał widzowie, no to daleko... Daleko nie mamy, nie? Mamy tylko tyle, żeby przez drogę przejechać i tyle, a nie zaszkodzi sprawdzić. Bo teraz oczywiście Michał sobie zakupił też opryskiwacz, gdzie no musiał się bardzo mocno pochwalić tym faktem, widzowie.
że panowie opryskiwać, że wszystko mu się tak powodzi. Mi też się powodzi, coraz lepiej widzowie, coraz lepiej się powodzi, wiadomo. Raz lepiej, raz gorzej. Ale jeszcze teraz może uda się jedną dzierżawę do... widzowie dołożyć. Mam taką nadzieję. Bo tam rozmowy trwają, tam zostało posiane już. Zobaczymy, bo Michał też tam jakieś pole wziął, no to mówię, kurde, nie mogę być gorszy, widzowie, zobaczymy. Wszystko dowiecie się na pewno na odcinkach. A teraz lecimy, no, czekaj, co tu stoi, jakiś korek się jakiś zrobił? Zobacz, jaki samochód tu stoi. Korek jakiś, zobaczcie. A o, jeździ ten gościu tym, widzowie, widlakiem. Jeździ tym faciu widlakiem. Jak pan jeździsz? Dupy na raki, łapy czupaki. Nawet nie odpowie normalnie, widzowie, nawet nie odpowie, o. Dobra, my jedziemy na te podwórko, zobaczymy, czy gościu już czeka, ale powinien czekać, no bo mówił, że on będzie na podwórku. Ej! Widzowie, jakiś nienormalny gostek. I tutaj, widzowie, o. Nie wiem, czy sobie bramę mogę otworzyć, czy... O, idzie już ktoś, to może otworzy mi. Dobry. Dzień dobry, można wjechać? Pan w sprawie opryskiwacza? Tak, w sprawie opryskiwacza, ja wjadę, proszę pana, to... Nie będę na drodze stał, bo tu się zaraz koreczek zrobi. Dobrze. Ja tak sobie tutaj wjadę, zgaszę. To pana tutaj jest. A, tu to pan sprzedajesz, bo patrzę, że tu jakiś większy kupiony. Biarski. A tu? 231,2. Monson jakiś. Proszę pana, to do hand. Jak tu wygląda pojemność? 400 litrów? Panie, pan się o pojemność nie pytaj, to w ogłoszeniu nie widział pan. Proszę pana, widziałem. A ja szerokość tutaj, jak to jest? Pana, no chce pan rozłożyć? Ja bym rozłożył, bo to jest, proszę pana, P329x2. Dobra, czekaj pan, ja sobie podjadę moim Masejem. Fajny. Zajebistym moim Masejem podjadę, proszę pana, to sobie zobaczę. O, podjeżdż. Fajnego mam Maseja, proszę pana? Bardzo. Nawet niezły, co? Pana trochę gówniany, jak to te standardy, no ale... Tak, jak pan podjadę... Dobra, powiedz pan, podepnij ten wołeczek, tak, możesz... Do góry, pan to... Taki, powiem panu, taki miniaturka, kurde, do tego ciągnika to miniaturka, tu można by było... To pojemność. Ale większy można by było tu dać, proszę pana, tak szczerze mówiąc. Ale pana można by było. Ale szczerze, na tyle pola, ile co ja mam, to na razie pan taki. Pan góra, dół. O. Wszystko na kolbkę, widzi pan? Ja widzę, tu na kolbkę się podnosi lance. Pan ale zadowolony będziesz. Proszę pana, ja powiem panu wprost, no. Ile za to? Chyba pana co łaska. Na ile pan nie za to mniej niż 5200. Ile? Pana, no miał pan ogłoszenie, no to czytać pan nie umie. 5200? No w ogłoszeniu tyle, panie. No to coś tam znegocjowałby człowiek, nie? Jak to mówię. Ile pan proponuje? Może 4600? A, proszę pana, ja panu te 200 mogę spuścić, bo widzę pan... A gdzie pan mieszkasz? A tu na górce, tu jak się jedzie to żurówko... No, to swój chłop, to nawet i 300 panu mogę spuścić. To będzie 4900. A jakbyśmy się na 4800 dogadali, to biorę i już nie będę się tu kłócił. Pana 4800, a jeszcze ma pan przywieźć jakąś flaszeczkę. Dobra, możemy się tak umówić. To 4. Broń się podana. Dobra, dziękuję panu, to poczeka pan. 4800, no. Ja już proszę pana 4800 panu wysyłam, proszę. Dziękuję. Dobra, dziękuję, a jakieś papiery od niego? Że pana to na opryskiwacz nie trzeba. Dawaj pan. Nie ma na opryskiwacz, że pana, on w rodzinie tyle już stoi, że to panie nie wiem gdzie są papiery. Panie Wąsiku, daj pan. Naprawdę nie ma, tu pożar kiedyś był, chałupy nowa stoi, ale tamtej nie ma, on te papiery się popaliły. Pana, a tutaj państwo mieli gdzieś pożar, bo coś tak słyszałem? Tak. A kto to podpalił? No pana, ja nie wiem kto to podpalił, bo policja do tej pory nie znalazła sprawcy, a to już 15 lat. Dobra, do widzenia. Wie panie Kalipa, ja będę jeszcze coś miał do sprzedania, to będę dryndał. Znaczy to pan wystaw tam, to ja będę patrzył, nie? Do widzenia. Do widzenia, ślepa genia. Dobra, widzowie, jedziemy na podwórze. Co, no to się kiedyś coś tu paliło, ale chyba na opryskiwaczu nie trzeba żadnych kwitów, co widzowie? Bo jak coś, to później od niego coś może tam... Czym tu jeździ ktoś? Co to za garbus w wersji małej? Co to jest w ogóle za samochód?
A tu ktoś jedzie. Kurde, ja tak stanąłem. Kaj, tak, bo ja tak stanąłem, a tu ktoś zasuwa. Szybko, Masejek, dawaj. Bo tu ktoś, kurde, jedzie, o. Był jakimś sprzętem. Kaj, to niech wyprzedza. Ja pierdzielę, no takich samochód to ja pierwszy raz widzę, widzowie. Pierwszy raz takiego. Co on mnie tu zatrzymuje? Tak, słucham. Przepraszam, proszę pana. Mhm. Tak przepraszam, że zajechałem. Ale? Nie wie pan, że tu jest takie te... muzeum? A wiem, u mnie, tam... Muzeum Stanu Polskie. No to u mnie, zapraszam, to ja pana poprowadzę, dobra? O, pania, ja robię, to proszę przodem. Dobrze, to ja poprowadzę pana. Kurde. Widzowie, może jakąś kasę się uda zrobić, zobaczcie. Zobaczcie, jakim sprzętem gościu jedzie, jakim padłem, nie? Może jakąś kasiorę się uda zarobić, a takie padło to na pewno nie jest tanie. To na pewno ma kasę, widzowie. Bo takie padła właśnie, wbrew pozorom, są dosyć drogie. Zaraz zobaczymy, mam nadzieję, że uda się kasę zwinąć. Ale czekajcie, tylko dojedziemy. A o, jak mi się trzyma, kurde. O, jak się trzyma na tych... Patrz to, jak się trzyma na opryskiwaczu, jak przyhamuje. Jak przyhamuje skurczybykowi, to... No nie no, jedziemy, dobra, bez jajec. Ciekawe, co Kuba robi. O, co to jedzie tam? Co to jedzie tutaj z przodu? Co to jest, widzowie? Kurde, z drogi! Ja pierdziele, jakie wariaty tu jeżdżą. Dobra, gościa oprowadzę tu i poopowiadam te historyjki, co zwykle, widzowie. Głupot się nagada gościowi, gościu kasę zapłaci. I będzie zajebiście, widzowie, i biznes się będzie kręcił, tak? Dobra. No witam. Dzień dobry. No witam, to co? Kasiorka, proszę pana, dzisiaj wyjściówka, stówkę. O, stówkę, tak? Mhm. Dobrze, no. Bo wie pan, ja jestem tutaj z polecenia mojej żony. Żony, ale zależy której żony, proszę pana, bo tu dużo żon przyjeżdża. Proszę pana, widzę, że muszę zacząć mówić piosenkę z mostów. O czym? Mówię, że widzę, że muszę mówić, że są prosto z mostu. A, prosto z mostu, no to najlepiej będzie prosto z mostu, proszę pana, bo tam wie pan. Proszę pana, moja żona tutaj biła. Mhm. Ona jest fajką historyczną. Ale, proszę pana, ja słyszałem o tym miejscu i to wcale nie jest historyczne. Jest historyczne, proszę pana. I pan, proszę pana, jest po prostu zwykłym oszustem. Nie jestem oszustem. Klękaszem i skurwysynem. Proszę pana, po pierwsze wypraszam sobie takie słowa. Proszę pana, moja żona wszystko nagrywała telefonem, bo ona jest po prostu fanką. I proszę pana, wie pan co? Ja te nagranie obejrzałem. Pan jej takie głupoty wstykał. Że to jest po prostu nieokreślone. Ja, ale proszę pana, żeby pan na mnie nie pluł, bo jak pan rozmawia, to pan na mnie nie pluje. No pluje pan. Mało tego, odleć proszę mi wszystkie pieniądze, a jeszcze urząd skarbowy. O, proszę bardzo, urząd skarbowy, tak? O skór. Wzwoł, proszę pana, ja. Pan Mariusz, tak? Tak, ja przepraszam. Czyli tutaj mamy robić rewizję, tak? Tak, dzień dobry, a co się stało? Karolu, mamy pytanie na start. Ja przyjechałem na początek się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja. Wzywać, kurczę, antyterrorystów, czy grzecznie? Będziemy mogli wzywać, się wszystko bo próbował mnie zaatakować. Znaczy inaczej, lepiej dla pana bezpieczeństwa, żeby pan wezwał, bo mogę dobrze, pana ostrzelić. Dobrze, wzywam. Żartuję. Dogadamy się. Pan wezwie. Biut mnie straci. Co tutaj było nie tak? Bo ze zgłoszenia wiem, że pan prowadzi ogólnie nielegalny jakiś interes, sprzedaje wejściówki, to jest to miejsce historyczne, tak? Mogę coś panu powiedzieć? Agresywnie powiedziane. Proszę się zamknąć. Pokażę panu nagranie mojej żony. Ona nagrywała, co prawda nagrywała to swoim ulubionym telefonem Nokia, bo ona lubi historię. I ona mówi, że telefon Nokia to jest historia. A drobne pytanie, czy mogę stracić gospodarstwo? Zobaczcie pan, on śmiecie, wie pan co nawet w tych śmieciach było? Mhm. Użyty proszę pana Pampers.
Proszę pana, zacznijmy od tego, że te śmieci nie były moje, bo te śmieci tu zostały, zanim ja to kupiłem, to gospodarstwo. Dobrze, w takim razie sprzedał pan bez odprowadzania podatku, mam rozumieć. Znaczy proszę pana, na swoim terenie, na swoim terenie to ja mogę sobie robić, co sobie będę tu chciał. Ja tu mogę urządzać, proszę pana, muzeum i co tylko sobie mogę chcieć. Ja panu tak, w dupie mam, co panu wolno, co panu nie wolno. Robił pan, można powiedzieć, firma nieodprowadzająca podatków. O! Powiem panu inaczej. Zapraszam pana, co on moim tonie powiedział. Przyjdź tutaj. Że tutaj ten przejazd przed budynek, to że czołg tu strzelił i rakieta spadła. Znaczy nie, to ja mówiłem tak, tylko że tu po prostu był przejazd dla czołgów, to tak mówiłem. Nie, dobrze. Że rakieta spadła. Dobrze, w takim razie pobawmy się. Jak pan takie wykorzystuje naiwne starsze kobiety, rozumiem. Ja nikogo nie wykorzystuję! Znaczy to nie, to zamknij pan mordę, bo twoja babka przyjechała tutaj i sama kasę dawała za to wszystko, więc ja nikogo nie wyłudzałem. Ciągnika gdzie jest? Proszę pana, proszę dokumenty przedstawić na podatek od zakupu tego ciągnika. No to proszę pokazać, no mam. Ja proszę pana, on mówił, że ten ciągnik to jest historyczny ciąg, a to jest... No dobra, dzwonię pociągnik, wyważę drzwi i zaraz dojdziemy do dokumentu. Ja mam papiery tu wszystko w Maseju, od wszystkiego zachowane. Proszę pana, z urzędu. Ponieważ ty robił niebezpieczne atrakcje. Do góry nogami ciągnik chciał. Jakie niebezpieczne atrakcje? O czym pan Zgoda na coś takiego? Że para, powiem panu tyle. Na swoim gospodarstwie to co ja bym mógł tu kurde rakietę się wystrzelić i gówno to panu do tego. Ja muszę zobaczyć, czy to jest nagranie na tym kanale, co teraz wiralem się stało? Jakie? Megakolis. Ciekawe, czy to jest ten pan. Megakolis? Nie znam, nie, akurat to się pan. Znaczy wie pan co? Duza kolizja. Znaczy inaczej, bo powiem panu takiej persony jak Megakolis to nie kojarzę w ogóle. Tu widzę jakiś tego. Zobaczy pan teraz, czy ten film pan może zobaczyć. Okej, jakieś tutaj dowody są puszczane. Nie, proszę pana. Widzę, jak ciągnik spadł z tego. Proszę pana, brał pan pieniądze od niewinnych ludzi. Kasy fiskalnej pan z tego co widzę nie ma, przynajmniej na nagraniu nie widać, że pan paragony wystawiał. No proszę pana, no tak się będziemy bawić. No, dobra, no to ja o co chodzi? Ja w okolicy głównym. Właśnie żona do mnie przyjeżdżała, bo nie mówię pokaż fakturę. No i co mam zrobić, proszę pana? Ma pan paragon, albo pańska żona, na zakupy, które były widoczne na filmie? Nic nie pokazał, żadnej faktury. Pewnie zgubili paragony. Ja nie ukrywam, proszę pana z urzędu. Pewnie zgubili. Ile zapłaciła? Proszę pana, ja jeszcze chcę od niego odszkodowanie, bo ja dzisiaj miałem umówioną wizytę u logopedy prywatną, a muszę być tutaj. Ile żona zapłaciła? Proszę pana, 33 tysięcy. Ile? Pana, proszę oddać temu panu 30 tysięcy, jakże... No to od razu panu mówię, że 28 jak coś. Ja wliczyłem odszkodowanie. Ma pan paragon? Nie mam. Nie mamy dowodów, także oddaję pan 30 albo sprawa będzie się ciągła. No właśnie, nie ma paragonu, nie ma dowodów, żadnej kasy nie dostałem. Czy nie? Żadnej kasy nie dostałem, bo nie ma dowodów. Przypierdzieli mi się do czego innego też. Żaden problem. Dobra, a jeżeli oddam kasę, to będzie okej wszystko? Proszę pana, to jeszcze jest kwestia dogadania się z panem, czy wycofa tak naprawdę skargę? Wycofa pan skargę, jeżeli oddam pieniądze? Nie wycofam. No to nie oddaję pieniędzy. No to w takim razie 30 nie wystarczy, ja się rozglądam znaczy, dalej. Nie, to inaczej, nie oddaję pieniędzy, bo... Jak się nie umiecie we dwóch dogadać, no to wasz problem. Czy za ten samochód, za tego Citroena też jest podatek odprowadzony? Dokumenty proszę od niego. Sprawdzimy sobie w bazie danych. Proszę pana, to już mój Citroen. Proszę pana, ja mówię, dogadujecie się we dwóch, żeby było prościej, czy się bawimy mocniej? Dobrze, dogadujemy się, bo to z Francji, a jak tydzień opłaciłem. Dobra, proszę pana, ja mogę się z panem dogadać tak, że dam panu 5 tysięcy i pan zamkniesz mordę. Proszę pana, więcej trzeba, bo żona wydała dużo pieniędzy, a ja miałem sobie kupić sprzęt lekarski. 10? Panowie, uruchamiam stoper za chwilę i zostaje wam minuta na dogadanie 10, proszę pana. Start. Proszę pana, więcej 20. Co? 20. Będziecie dać, zapomniał o tej sytuacji. Oddam panu te 20 tysięcy i wycofaj pan te zeznania. Dobrze. Teraz pan wycofa, ja panu idę tam, pójdę po kasę. Nie, pan teraz mi idzie i ja sobie wycofam. Ja zobaczę, gdzie pan pieniądze trzyma.
Powiem panu, pan jest naprawdę głupi. Żona wydała 28, a pan tylko 20. To jest... Ej. Masz pan te 20. Dobra, oddaj wzięcie, oddaj wszystkie. Masz 20! Oddaj wszystkie, kundlu. Co to by powiedziałeś, kundlu? Czas leci, panowie. Dobra, znajduję... masz pan jeszcze te 5000 i swieprzej. Wszystkie. Już? 25 wystarczy do gadani? Wszystkie oddawaj, kundlu. Dobra, masz pan jeszcze 3, kundlu, i idź pan. Dogadaliśmy się, oddałem kasę. Wycofuję, proszę pana. Nie wycofuję nic. Proszę pana, jeszcze nakładam na pana mandat z Urzędu Skarbowego, ze względu na to, że nie odprowadził pan akcyzy. No to o co chodzi, no to... Sto... Dobra, przepraszam. Wycofuję. Wszystko wycofuję, ja się spieszę do logopedii, kurwa. Proszę, jak? Wie pan co? To jedź pan, żebyś pan się lepiej nie spóźnił. Do tego logopedy. Bo się na pewno to panu przyda. Nie, ale tak ogólnie to patrzę, że pan, panie z Urzędu Skarbowego, to pan taki pozytywny gościu jesteś. No tak, po co ja mam ten, że pana załatwiłem panu sprawę, chociaż 500 pan rzuć dla mnie i jadę. Ale panie, to jaki dla mnie to biznes, jak ja zarobiłem 28 i wszystko gościowi oddałem. Proszę pana, może być do czegoś przypierdzielić, jeżeli pan chce. Nie, dobra, masz pan to pieniądze. Chce pan miło spędzać czas z Urzędem Skarbowym? Znaczy nie, proszę pana, i tak ja na tym zarobiłem, kurde, z 5000 na tych... No to dobra, to pan tego nie odprowadzisz i... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Miłego dnia. Dobra, dziękuję, do widzenia. Miłego dzionka. Panie Bąk. Oj, widzowie, no to się nacieszyłem z kasy, ale wiecie co? Spodziewałem się, że tak będzie. Wiecie czemu? Bo tak pisaliście mi, że mnie podpierdzielicie i tak dalej. Także ja się spodziewałem tego, widzowie, że ja to stracę. Więc jakoś mocno zdenerwowany nie jestem. Bo to było do, po prostu do przewidzenia. Czekajcie, tu jeden ten środek trzeba nalać. Jeden środek. Nie, dwa, czekajcie, dwa naleję i to wszystko wodą będzie trzeba zalać za chwilkę, więc... Dobra, cyk. Więc ja się spodziewałem, ale tak szczerze szkoda... Albo z drugiej strony dobrze, że nie zdążyłem tego wydać. Miałem w planach to, widzowie, powydawać. Coś pokupować, ale i tak jestem, zobaczcie ile mam... A nie, przepraszam was. Nie zwracajcie uwagi ile mam teraz na koncie, bo mam na koncie... 15 jakoś tysięcy. Tu teraz coś się pokaż ten, ale widzieliście na początku odcinka ile tam mam. Tu się coś popierdzieliło. Dobra, teraz to widzowie, tylko czekajcie, wodę zaleję i za chwilkę się widzimy. Dobra widzowie, podjeżdżamy powolutku pod ten kranik. Nalejemy, dolejemy wody. Bo tutaj zobaczcie, no jakoś tam troszeczkę, dobra. I teraz tak, podjadę, cyk. Do tyłu. No i dobra, i resztę widzowie wodą. Resztę napełniamy wodą i to elegancko nam się wymiesza. No i mamy elegancki, widzowie, oprysk, dobra. Cyk, podnosimy i lecimy robić opryski. Nie wiem, czy Michał już ruszył z opryskami, czy widzowie będę pierwszy. Nie wiem, ale wydaje mi się, że coś tam gdzieś już chyba pojechał na test, żeby wytestować. On w ogóle nawet nie wie, że kupiłem opryskiwacz. To wiecie, to się dowie, jak zobaczy. O kur... OS! Kierownica coś mi się zbugowała, widzowie. Trzeba powolutku. Ale ogólnie nawet szeroki ten opryskiwacz jest. Nawet jakoś tak szeroko ma te lance, nie? W miarę to wygląda, no. Będzie robota szybko szła, wiecie, też jakiś pól nie ma dużych, no to... Nie będzie dobrze, dobra, najpierw zajedziemy tutaj na to pole, to ja nie wiem, czy to tego pola, to na dwa razy się nie machnie, na dwa razy na pewno. Na raz to nie ma szans, ale na dwa razy machniemy. Dobra, tak będzie dobrze, czy jeszcze... A nie, jest git, akurat dobrze wjechałem. Lance można nawet, widzowie, troszkę niżej. No, na... o, coś takiego można zrobić, dobra. Bałek jest podłączony? Jest podłączony, dobra. No i Jośka do przodu! I Jośka! I oprysk się robić! Jest tu gdzieś... O, jedzie... Czekaj to... Ja cię wyjdę na drogę... Ach, kurde, jaki ten opryskiwacz jest zajebisty! Siema, sąsiedzie! O, patrzę, że strój ubrałeś! Co to jest? Cześć, Mendo! Co to kupiłeś? Opryskiwacz. Za ile? Za 4800? Zbiorckiego? Zbiorckiego. Co, tu musisz mieć zawsze wszystko lepiej niż ja. A ty jesteś Menda! Jeszcze ma? Bo gościowi na firmie mówiłeś, żeby kurde mi drożej ten sprzedawał, oprysk. I dobrze. A, czyli przyznajesz się, bo on mi o tym powiedział. I dobrze. O proszę. Bardzo, jaki kolega, i dobrze. I gada mi, że dobrze, kurde, słyszeliście?
No to kolega fajny. Zowie, no tak to jest z sąsiadami, widzicie. Z sąsiadami tylko dobrze na zdjęciach. Jakiś grill się zrobi, człowiek troszkę wypije, to wtedy zdjęcie się zrobi, to tylko najlepiej na takim zdjęciu się wygląda. A tak, ciągła rywalizacja, ciągłe jakieś kurde potyczki. Słuchajcie, kurde, tu trzeba. Opa, opa. Poletko naprawdę ładnie rośnie, myślę, że tutaj powinno dobrze. O, Kuba pojechał, zobaczcie, z sacikiem gdzieś. Kuba to też krąży, tylko zamiast w polu coś robić, widzowie, to on krąży i krąży. Daje się oprysk, kurde, ale ten masy się prezentuje. Ładnie się prezentuje, widzowie, w tym słoneczku. A Michał gdzie pojechał? Halo, jesteś na CB? Jestem. O! To ty jesteś na CB. To coś... Ja pier... Widzowie, poczekajcie, idę po bańkę, spaliłem dobrze to tu na tym polu. Zaraz się widzimy, idziemy po bańkę i zatankuję. Dobra, widzowie, już działa, już zatankowałem. No ale zabrakło mi, kurde, paliwa, poczekajcie, tutaj dojadę do końca. Było. Będzie było opryskane, dobra. Dobra, jako tako będzie dobrze. Drogi, o zobaczcie, Kuba tam jeździ. Zaraz, o, pokażę mu opryskiwać w ogóle. Ciekawe co powie Kuba, nie? Będzie troszkę mi zazdrościł, czy jednak będzie się cieszył, że się powodzi człowiekowi. Ało, jedzie pol, nie, on miedzo jedzie? No miedzo, siema. Co ty sąsiad masz? Od kogo pożyczyłeś? Kupiłem. No jak kupiłeś? No kupiłem opryskiwacz teraz. Taki nowy? No jaki nowy? No elegancki, kurde. Fajny? No, zadbany ty. Ty, a wiesz, że mi Michał strasznie go zazdrości jego? No właśnie, kurde, miałem wrażenie, że jak go wyprzedzałem, to że on popłakiwał. No, takie łzy jakby widziałem u niego. I powiem ci szczerze, że strasznie okropnie mi zazdrości, tego nie wiem o co chodzi. Ja pierdziele. Ale wydaje ci się, że on popłakiwał, czy podpłakiwał. Jak miałbym być szczery, to trochę podpłakiwał. Bo powiem ci, że na sekundę dosłownie na CB Radio wszedłem, ale mi tutaj przerywa w sercu CB Radio. Znaczy... Miałem wrażenie, że słychał, że takie... Nie gadaj, że aż tak. No tak, miałem wrażenie, że nie gadaj, myślałem, że to knur jakiś, wiesz, wyje, nie? No nie mów, że aż tak on podpłakiwał. No tak... Kurda, ile dałeś? Ty, 4800 za niego dałem. No ale co, myślę, że warty, nie? Znaczy, no warty, no wiesz, no zobacz, on i tak dosyć szeroki jest, nie? To tam opryski do rozwady mi się porobi. Ale z tego, co widziałem, ten opryski od sąsiada dobry. Samojezdny, który tak, wiesz, wychwalał... A widziałeś? Widziałeś ten samojezdny? Samojezdny? Ej, spokój. Ty, jak ja, powiem ci wprost, jak ja to zobaczyłem, to tak... Słuchaj, od razu agresywnie zaczął mi się śmiać. No my gadaliśmy, że jak on kupi samojezdny, to że mu benzynę nalejemy, nie? I no. Pojedziemy pole pryskać i podpalimy. Znaczy, że papieros na wypadnie. Ale ci powiem, że do niego nie warto by było benzyny nalewać całego, bo to benzyna więcej była warta, jak wtedy go opryskiwać. Czy ja ci powiem wprost, tak od razu mi się zechciało śmiać, jak ja to zobaczyłem, że... Ja to ci powiem, nie masz pojęcia, ale... bo sobie jeszcze nie chcę przykrości robić. No ale słuchaj, on jak zobaczył to, nie? On tu się tutaj zatrzymał. No. Zobaczył to i mówi, że czemu ja zawsze muszę coś kupić lepszego niż on. I szybko wsiadł ciągnik i pojechał, nie? Ja mówię, ja pierdzielę, tak się gniewać. Że ty, a byłem ogólnie sobie w monopolowym tam, kurde, gadali, że u kogoś podobno u nas skarbówka była, nie wiem, czy właśnie nie u sąsiada, może temu on taki płaczący. Ty, u mnie byli. A czemu u ciebie? Dosyć tego wszystkiego. Ej, co jest? Michał, słyszę cię na CB. Michał? Michał, co się dzieje? Karol, miałeś wciszony mikrofon na CB? Miałem. Skaczę. Gdzie ty skaczesz? Ty, szybko! Kuba, trzeba go szukać! O! On jest u mnie na tym! Karol! O, skurwysyn, jak ty żeś tam wlazł? Michał, skacz, tylko na twarde! Michał, nie skacz! Dawaj! Ty nie chcesz, nie skacz, ja cię złapię! Nie skacz, ja cię złapię! Nagrywa się już! Już się nagrywa! Michał, nie skacz, nie rób tego! Dawaj, Michał, tylko na twarde celuj! A mój ciągnik jaki jest? Ja go okropny! Przejmę. Ursus Ogejek! Dawaj! Twój ciągnik to Ursus Ogejek, no nie przejmuj się tym. Nie, Ursus Ogejnik, sorry. Ursus Ogejnik. Ale chodź może, Karol, Michał, może zaraz spadniesz. Widzą, o co chodzi z tym. Zaraz spadniesz, ja nie wiem gdzie on ma ten ciągnik swój teraz. Dawaj, Michał. Wycofał rozpęd się. Rozpęd dobry. Dobra, wycofał się. No bo widzisz, Karol, to jest odwrócona psychologia. Jakbyśmy mu gadali, o Michał, nie skarż, to wiesz. A odwrócona psychologia, gadamy, dawaj, ja na twarde, no to... Ja wiem, to on nie skoczy i tak. No nie, bo się nie odważy. Nie odważyłem. Dawaj, Michał, celuj na twarde, tylko uważaj, żebyś mi dachówki tam nie porozwalał. Bo zaraz wejdę do ciebie i sam cię zepchnę. Nie, teraz to idę.
Ale gdzie on jest? Ja go nie widzę na tym dachu. Nie wiem, zobaczę, może wpadł do środka, ja tu eternit stary mam. Ty, a czy trzeba w krzakach popatrzeć? Ty. Ja nie wiem, czy on do komina nie wpadł. No nie gadaj! W kominie jest? Nie wpadłem! Gdzie? Do komina! Do komina? Mi się potem, no, w środku się zablokowałem. Gdzie? Poczekaj, nie, nie, ja muszę tam wejść. Dobra, po kominiarza! Dobra, Karol, ja po żadnego kominiarza będę dzwonił, nie będę płacił. Ja idę. Idź w piecu, rozpal! No i idę. No to ja nie mogę wyjść. Michał, zaraz wyskoczysz, jak tam rozpalę, dobre. Jak dam dobrze w komin, to ja poleci. Ja pierdzielę. Wystrzelisz z tego komina jak armata. Karol, ty nagrywaj, ja idę do piwnicy. Nie, jak się można do komina wpierdzielić? Tylko ja benzyną będę rozpalał, Michałek, coś. Bo ja muszę ten... Nie, Kuba. Bo to tak jak w samochodach, jak się DPF-a wypala... Ale żeby komina tak samo... nie rozerwało. Nie, ale zobacz, strzel jak z armaty. Bo to tak jak w samochodach, jak DPF-a trzeba wypalić, tak u mnie sadza się wypala benzyną raz do roku. Dobra, ja idę, Karol, a ty patrz, nagrywaj. Dobra, ja będę nagrywał, no. Ja będę nagrywał, powiedz kiedy mam nagrywać. Kuba, ciepło się robi. Dobra. O, ja pierdzielę, on już zrobił już nagryw... Ej, wyskoczył! Wyskoczył już! Uff. Już? Wyskoczył! Ciepły komin się robił. Wyskoczył! No i mówiłem, że rozpalenie komina pomoże. No i co, Michał, i co z tym fantem? Będziesz skakał, czy będziesz tam odpoczywać? Michał, tutaj na drogę, bo ona utwardzona, dawaj. Dobra, tylko się rozpędzę. Trzy... Dwa... Rozpęd biorę. Trzy... Dwa... Jeden... Spieprzył, ty, spieprzył. Uciekł gdzieś, Kuba. Uciekł, spękał. Straszył się. Tak, coś czułem, że tak będzie. Dobra, widzowie, no co, a w ogóle Kuba, ta była skarbówka u mnie w sprawie tego, wiesz, kuniga... O kur... To no. Michał nasłał. Michał nasłał na mnie skarbówkę. Była dzisiaj u mnie skarbówka, nasłał na mnie skarbówkę i zabrali mi te 28 tysięcy, co baba mi się dała. Jakie 28 tysięcy, aż tyle? 28 tysięcy ona mi dała wtedy za te artefakty i tak dalej, co się śmieliście. A. I Michał zadzwonił na skarbówkę, podejrzewam, że to on zadzwonił. Ale jej mąż też był i mówił, że to on zadzwonił, ale i tak mimo wszystko podejrzewam. Czemu ty jesteś tak ubrany, Michał, w ogóle? Bo on opryski robił. Bo ja lubię. Matko boska. Ej, Kuba, bo on opryski robił. Dobra, widzowie, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka i widzimy się już, widzowie, w kolejnych zmaganiach, kurde. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie.